policjanci na CB patrolują. Oj, mocno łapią tu. Patrolują, mocno łapią. Mocne kary. Ja on hamuje, no to. Nie, on nie hamuje. Nie hamuje, jedzie. No to nie wyprzedzaj go czasem, i bo to taniacy. Popsuł nam rekord okrążenia, bo tu byśmy szli we wody 40, wody 60, ale tego złapią. Coś ty? No coś tak sobie. Myślisz, że go złapią? Nie, on się bardzo zorientował. Nie, bo to na GW to nie wiem. Że to jest mocna. A jednak. A jednak, wyczuj ich. Wiesz, bo jak ktoś ma dobry węch, to wyczuje psa. No naprawdę. A ja mam katar, ale no, ja nie mam węchu. Ja ich na wzrok wyczułem. Na wzrok? Bo szybko mi wyszli na lewo. Za szybko. Nie, grzeczni są. I oni pewnie zrobią tu nawrotkę. Siema, jedziemy na Poznań do Pitbike'a. Zapraszam wszystkich na odcinek. Co tu się będzie działo? Siema Kuba. Siema. Jesteś? A czemu tak w dziwnym tym miejscu, nie tam, tylko nie tu? Nie wiem. Akurat? No bo tędy wsiadałem i... A ty, Tomek, cebulę zrobiłeś? Nie zrobił. Jestem chory. Tomek chory, cebula... A ty, a wziąłeś tą cebulę? Tą... Nie zrobiła ci wykwitów? Cebula poszła do Tatara. Z Tatara poszła. Aha. Także ekipa, szykujcie kolejną CB500 dla Tomka. Lecimy pomału. Ciekawe, czy ktoś ich wyprzedzi, bo oni tam tą BM-ką jadą z przodu, nikt nie jedzie. O, to nie będzie fajnego filmiku. Jedziemy do wielkiego salonu motocyklowego z ciuchami, z motocyklami, składami. Sklep mieści się w Poznaniu. Nie wiadomo gdzie, ale... Nie wiadomo gdzie, zaraz sprawdzę. Co tam będziemy robić? No, różne rzeczy. Będziemy upalać. Będziemy ciuchy przymierzać. Może widzowie wbiją. No będzie kozacko. Mam ze sobą plakaty, wlepy. Będziemy szaleć tam po prostu. Kuba, a co będziesz robił w tym sklepie? Jeszcze nie wiem. Ale będziesz szalał czy nie? Poszalejemy trochę? Tomek, a ty co będziesz robił? Chyba sobie czapkę kupię. Jaką czapkę? Ciepłą czapkę. O Jezu, dobra, tu jemy. Lecimy, Tomek prowadzi, Tomek za sterami. Podobno scenik ma 6 biegów. I lecimy. O, co tu się stało? Nie wiem, no, ale... Jednak, jakiś wypadek? Tu miało być, nie, tu jest ten opiec. No i co, straż to obstawia? Nikt nie wie. No to nie mają bramek jakichś, słupków czy co? Ja nie czaję tego. A co? Wracamy? Co się stało? Czemu? Bo tam nie pojadę, bo tam są takie dziury ze szkodą. Aha. No to co? Mamy teraz objazd? Ale bez kitu. Nie, pojedziemy tu przez Bydgoszcz. Ja pierdzielę. To jeszcze 100 km nadrobimy. 150. 150. Słuchajcie, do Poznania ma wbić Mikołaj. Znacie go z paru odcinków. Przyjedzie swoim ścigaczem, jak będzie w miarę pogoda, a widzę, że jest w miarę pogoda. Czyli przyjedzie swoim ścigaczem i będziemy upalać ścigacza. F4. Ten skrót i tam wyjedziemy w szczelnie bokami, ale żeś to szybko zawinął, ale nie wiem dlaczego oni straż pożarną ustawili. Najtańszy koszt. Aha. Co, zadzwonili do nich i pany przyjedźcie, no, a ochotnicza dostanę, a tak jak ci co tam robią, no to by musieli im zapłacić. No właśnie. A tu mamy drugie enduro na Poznań. Co tam zamknęli? Ojeju. Patrz, ten, czemu on tej hopy tam nie robił, tylko bokami pojechał? Aha. No jedź, człowieku. On
też chcę tu zaparkować. Ustawa jest z dnia 23 kwietnia 1934. Ja pierdzielę. A udzielenie kredytu jest uzależnione. A może się boi przejechać w tym ochotę? Takie fajne upsy, jedź tym Audi. Tomek, Omika. Nie, tu nie imię. Tam spadł. Oni wszyscy zawracają. No? To jest super. A tam jest zakaz właśnie, ty. Ale czas. No jedź, przejeźdź tam i nawrotkę rób, albo co robisz, bo stoisz, drogę zablokowałeś. Ja pierdzielę, no nie no, takiej drogi to ja jeszcze nie widziałem. A to oni nie zrobili nawet, gdzie tu jechać? Stoi. Nie dość, że enduro, to jeszcze zamknięta. Ten tym mercedeczkiem jak się fajnie wybrał. My to chociaż mamy, offroada. Scenika. Jak my stąd wyjedziemy, to tego, to nie wiem. Ale jedź. Ale nie, no tam zobacz, tam nie ma drogi już. Nawrotkę trzeba tu zrobić w bramie. Ja pierdzielę, nie. A co, ty miałeś jeszcze nadzieję, że... Że tu objedziemy. Że tu objedziemy. Ty, a podjedziesz ten krawężnik? Nie. A tu jadą następni delikwenci do nawrotki. Oni nie wierzą, że tam nadal nie ma drogi. Ale jadą twardo. Jadą twardo wszyscy. Ten o drogę pyta. Ja myślałem, że ty pojedziesz. Uważaj, policjant. Ale głupi, teraz mi się przypomniało. A ja myślałem, że na te bramki pójdziesz ostro, rozumiesz, że je taranujesz. Boże, ale Klaudia będzie krzyczeć o samochód do wojny. Fordem to bym pojechał. Fordem tak. A czemu tak? Na spokojnie, pani. Trzymaj telefon. Szybciutko, hej, hop, sasa. Dzięki. My zaraz tam będziemy, teraz mi się przypomniało. Wiecie co, godzinę już jesteśmy w Strzelnie. Pięć. No bo tamci się nie mogli zdecydować, komu nie. I my tu sobie pojedziemy. Dzisiaj już to wszystko wiadomo, wszystko co ja. Czy tu pojedziemy, majster tu wolno, bo ja jadę szybko. Majster wolno, bo ja jadę szybko. I tu sobie pojedziemy. Pewno tu tym tirem jeździsz, co? Nie, tu nie można. Właśnie. Tu nie można. To mi się nie wierzy. A tu liceum jest. To co, to już teraz wyjedziemy na pewno stąd? O, już wyjedziemy. Teraz będziemy tam do Poznania. Ale dupa. Objazd do Poznania w prawo, czyli stąd co, stamtąd co wyjechaliśmy. No tam nie ma przejazdu. No tam nie ma przejazdu. Nie, nie rozumiem tego już. Myśleliśmy, że będzie można tu już, tu jest droga na Poznań, przecież już tu jesteśmy na wylocie. A teraz się okazuje, że musimy znowu do centrum jechać. No to może patrzmy na znaki, bo jak jest objazd do Poznania... Ale nie było nic. No nic nie było, ale może stawiają właśnie w tym czasie. Może teraz postawili. Przypomniało im się? No, zobaczymy, co to wyjdzie. Do rynku. Pół godziny później, my nadal w Strzelnie jeszcze jesteśmy. Czyli no, nie jest źle, ale nadal nie wiemy, jak wyjechać. Tam nie jedźcie, bo tam nie pojedziecie. Na Cieksz już jechaliśmy. To gdzie oni teraz? Oni stąd wyjadą, tym ciężarówkami. No, już jedzie. Aha, czyli Omikę zrobiliśmy. Czyli na Cieksz z powrotem jedziemy. Nie, na Cieksz jest tamtym. Aha, a my na co teraz? Jedziemy. Tam nie jedzie, bo tam tutaj też nie, bo tu jest słabizna z tą drogą. Wiesz co, najlepiej to chyba polami by było. Wiesz? Mi się tak wydaje. No niby wyjechaliśmy ze Strzelna, ale
Teraz do Bakości lecimy. Przez Bakość? Wiem. Powiem wam, jak Tomek jedzie tym scenikiem, to aż normalnie w głowie się kręci. Nie, majster? Na spokojnie. Na spokojnie. Cały czas na spokojnie, a ja po prostu czuję się jak po rzutowcu. No, my już prawie dojeżdżamy. 3 kilometry chyba jeszcze mamy do sklepu. Przejechałeś pitbajka? Jest pitbajk. Pitbajk store. No? Chyba pierwsi jesteśmy. Chodź, idziemy na wielki sklep, no. No. Siema! O kurde, ale chłopaki wyrośli. No. Siemano, Kuba. Samochodem? Samochodem, Maserati. No. Tak? Maserati, tak, tak. Stoi? Stoi. Dał się golnąć? No. Cześć. Ostatnio zaczął pierdzić z rury, bo wydech przytarłem. Coś ty. Znaczy no. Kolektor pierdzi trochę, nie? Aha. No to po co brałeś? Nie wiem. Bo nie będę jej. Co, jakąś krosówkę byście chcieli? Tak sobie oglądamy. Ja już mam mówi, krosówkę, że tylko KTM 400, nie? Aha. Przejechać, no. Kaski sobie nawet wzięliśmy, więc... Tak? Tak, tak. Ja też wziąłem kask. Mówię, Dawid, bier kask, bier kask. Ja wziąłem. No, ja też wziąłem. Ale widzisz to? Ale jest to? No, jedzie 160. Co ty gadasz? To jedzie 160. Tu jedzie 160? Tak, to jest pojemność. 160 z nimi? 160 pojemności? To jedzie 160. To sobie odbierasz od nas wtedy? Bo oni wysyłają, że nie wierzę. Ale jakie ma sliki? To jest torówka. No to jest torówka Kuba. Kuba, zobacz. To jest coś dla ciebie. Kuba, zobacz. Kuba, chciałeś mieć ścigacza kiedyś? Podobno to 160 leci. A mógłbyś... A no na razie, no nie, no musimy się podać. Ale nie, serio, jak ja powiem ci, że jak ja na tym jeździłem, no. Na jednym z locie, to strasznie czuły gaz, to jest raz. I trzeba uważać, w sensie ze sprzęgą, bo potrafi zgasnąć, to ma tylko kopkę, nie? Aha. Bo serio, tam jest dosłownie... Odpalasz tak normalnie, jakbyś... Nie, no ma starter tu. Nie, to jest gaszenie. To jest gaszenie. To jest gaszenie, no. Patrz, ale prędkości mierza nie ma, to skąd wiedziałeś, że tyle lecisz? Nie wiem, gościu może GPS-em zmierzył. W sensie ja słyszałem, ja tylko to ze słyszenia słyszałem, nie, że to potem 160 pojedzie. No ale zobacz, to, jakie to porządne Kuba. No. A to mi znaczy 160. To chyba, nie? Ta, no start ze storuwa. No, no raczej tak. Sliki? Znaczy wiesz, jak pojedziesz takim małym na miasto, to nie wiem, jak policja cię spotka, odkręcasz, lecisz. Prawda, tak. Cię wszędzie zmieści na pewno. Tylko, że na tym to jak wiesz, składasz się, to jesteś tutaj, nie? No, no tak. Może będziemy mogli się przymierzyć. Idę, synuś. Tak, co tam? Na tym jeździłem, to jest diabeł, ja ogólnie. No. A siemano, pozdrawiamy. Witam. Witam. Cześć. Siema. Jarek. Cześć. Jarek. O! Wszystkie Jarki to fajne chłopaki, jak to mówią. No. I nawet ten, co ma kota. No nawet. Cześć, witam. Jarek. O, Kuba. Jak droga? Doszczelna tragedia, a potem już dobra. Kuba. To jest Kuba. Cześć, witam. Jarek. Kuba. Co was sprowadza? Dymy będziemy robić dymy, tutaj dobrze. W sklepie. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, to nie Kaja. To nie jest Kaja, to jest YCF-a. I będzie odpalana i właśnie jest zakup. O. Ciekawe, czy to pierwsze moto? Pali! Za
daj troszkę. W obrotu trochę podniesiemy tylko. Najgorzej jak się starcie robimy. A to jest niedziela ma guzik? Może ja spróbuję. No widzisz mi się. No, no widać, że ja musiał uczyć. Znaczy nie, bo tu przełożyliśmy, ma nie? Ma pytania. No. Ma pytania, ewidentnie ma pytania. Okej, okay, no. Pyta, strasznie pyta. Bo on już na linie popularne działał. A tam jest chłodnica oleju. O. Stoi, czeka to. O! Sprawdź. No, ale masz minę. Dobra, teraz. Mój drogi, teraz będzie dobrze. A co? A, no ja wiem co. Sanie? Ja sanie włączy. Tutaj było, wiesz, żeby sobie ręką nie... No, bo... Jakiś pan się zgubił. Witam. Jakiś pan się zgubił. O, jakiś pan się zgubił. Siema. Będziemy mogli gumę spalić. Naprawdę. Wyścig z Passatem. Samochody jeżdżą. Jeździsz sobie żeby... w domu, także spokojnie na tempo. Dobra. Ale jest, będzie więcej. A tu po tym lesie może przejechać nie, się. Nie, bo wiesz co, nie chcę mieć później bałaganu w samochodzie. Ale poczekaj, nie, ja chcę go ty. To jest dla ciebie? Aha, dobra. Dla ciebie to jest? Sprzęt? A ile masz lat? 11. 11 za chwilę. A jak masz imię? Leon. Leon. I to jest YCF-a? 120. Tak. Poprzednią mu ukradli, dlatego musimy zrobić nową. O ja, ukradli ci? No, ale 80, wiesz? Aha. I tak chyba była. Też zaczynało do 80, wiesz? Tak jest plan na, wiesz, na a potem 120 miał. Paliwko zakręciłeś? Tak, zakręciłem. A teraz ma 65. No, my właśnie wystawiliśmy 65 KTM-a. I tak? Teraz tak. A nie chciałeś 65? Ale nie może brać w zawodach nie pojeździmy na pitach, nie? My chcemy, wiesz, w zawodach cały zawody. Czas. Zawody! Młody zawodnik jest. I stary też. No. My też. No widzisz, to się pobawimy. Ale wy jeździcie w motokrosie? Tak? Enduro. Enduro, a to widzisz, to moja domena kiedyś. Ja na dużych motorach enduro jeździłem. To masz to samo, co my. Ja lubię enduro. To życzę ci, Leon, powodzenia w zawodach. Słuchaj. Siema, a wy po pitbike'i przyjechaliście? Syn bardzo prawdy. Co? Syn, gdzie byłeś? Fanki, u Fanek byłeś? Gdzie fanki? Gdzie masz fanki? Gdzie my możemy twoim gumę spalić? Bo tym Passatem już dzisiaj paliłem. I już wyszły tam przeguby. Przeguby wyszły. Mamy takiego Passata. Tylko zabawą. No. Chcesz się goniąć? Passatek? Na chuj. Słuchajcie, tutaj Jarek, właściciel sklepu, na hasło Blegopso zaraz wam powie, jaki byście dostali rabat i na jakie rzeczy właśnie z tego salonu motocyklowego. I tak, zamawiając przez nas sklep internetowy, dostajecie 10% rabatu na gogle, rękawiczki, spodnie, bluzy, kaski. Na hasło tak, Blegopso. Na Blegopso oczywiście. Tak. Podczas składania zamówienia wpisujecie w miejsce kodu rabatowego Blegopso i wtedy redukuje się cena asortymentu o 10%. Więc buty, spodnie, bluzy, gogle,
rękawice, to co najczęściej się zużywa, możecie kupić teraz w tańszej cenie. Zaraz wam przelecę tutaj kaski, ortezy widzę, o, ochraniacze, kaski, buzery, o, tutaj na tej ścianie macie kurtki deszczowe, tam dalej kaski, po prostu na wszystko, co tutaj jest, ściuchów, kaski, gogle. O, widzę, gogli też duży wybór jest. Gogle są. Ochraniacze na szyję, po prostu wszystkie akcesoria. O, widzę, że tam ortezylita masz nawet. To są dual axis ochraniacze. Aha, ochraniacze. No super. No dobra, no to na stronę internetową wbijajcie, link będziecie mieli pod filmikiem. Na hasło Black Opso lub ewentualnie na telefon przy zamówieniu telefonicznym czy dokładnie przez stronę internetową macie rabat 10%, tak jak mówi Jarek, także to bardzo korzystne będzie dla was. Oczywiście. No, to nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.